Dobrze, więc jeśli chodzi o ten sukces i pieniądze, to przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, jak to z nami było, jak to jest z naszą mamą, jaką ona ma miejsce w naszym życiu, w naszym sercu. Czy tam wszystko gra, no i też ten pierwsze doświadczenie tego sukcesu to jest przyjście na świat, no i to jest taki wspólny właśnie sukces nas, bo udało nam się gdzieś, nie wiem, no rosnąć tam w tym brzuchu i wyjść i dać poradzić sobie z porodem, w tym nieważne jaki by on był. No ale też jest sukces mamy, tak, że ona nas tutaj, no ona nas nosiła tutaj, rozwijaliśmy się w jej łonie, no i ma to przełożenie już później jakby na całą resztę. Dobrze. Tak, mogę tutaj jeszcze tak się wewnę trochę do tego. Też możemy sobie wyobrazić tak naprawdę dopiero z poziomu dorosłej osoby, przede wszystkim rodzica, ale również po prostu człowieka, który jest już, można powiedzieć, za progiem Saturna i odpowiednio przez tego Saturna wytrenowany, można zobaczyć, w jaki sposób nasze narodziny to jest sukces naszej mamy. Bo jak sobie wyobrazisz, że na przykład spodziewasz się dziecka, ty i na przykład partnerka, i wiecie o tym, że to dziecko jest, być może się nie staracie, być może po prostu czekacie na to dziecko, troszczycie się o to i później to dziecko się rodzi, jest ten proces biologicznych narodzin i przychodzi moment, kiedy wy to dziecko po prostu widzicie i patrzycie na nie, to tak naprawdę z waszej perspektywy to jest wasz sukces, a nie tego, nie czyjś, prawda, nie czyjś. Dlatego możemy też mieć świadomość, że to, że tutaj jesteśmy, to jest wspólny sukces, ale to jest też sukces naszej mamy. I to jest taki pierwszy sukces, taka baza, z której po prostu kolejne sukcesy już będą mogły się rozpoczynać, będą mogły już stamtąd wychodzić. Ja też takie, jak mówiłaś właśnie też o tym takim momencie startowym, ale też jak wcześniej mówiliśmy, na przykład o nałogach, skąd się to też przyczyny, że jakby czy to moment narodzin, czy ogólnie to jakiś tam pierwszy okres życia, on tak jakby wyznacza pewne ramki, które czy na przykład właśnie te narodziny gdzieś tam przebiegły, tam ten pierwszy kontakt z mamą, pierwszy kontakt z tatą, że to wyznacza jakieś takie ramki, które później tak naprawdę wpasowuje się cała reszta życia. Że jeśli czegoś tam zabraknie w tych pierwszych momentach życia, no to później że tam już wtedy się tworzą pewne jakieś takie wzorce w naszych życiach. Że tak faktycznie jest, bo chyba też chyba Bert Hellinger, ale chyba też Gruff mówił o tym, że to właśnie o tych takich wzorcach, które się też tworzą. No i ten wzorzec sukcesu, o którym teraz właśnie mówię.